Halo, halo, witam serdecznie, moi drodzy, Kroniki Mertany, kolejny odcinek, chyba 22, o ile się nie mylę. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku i taki nas dzisiaj widok na samym starcie wita. Tak samo jak ja mam witam i zapraszam na Twitcha, bo tam giga poddymiania, a tutaj witam was w tej serii naszej takiej bardzo chillowej. Jesteśmy tutaj w dzielnicy biedoty, w dzielnicy portowej. Mamy się udać, coś tam harpia, lamentowa harpia, coś takiego. Mam nadzieję, że to jest koło tego łuka, co widzimy troszeczkę po prawo od miejsca, w którym się znajdujemy. Jest taki kufel. No i całkiem możliwe, że to jest to miejsce. I jeszcze po prawo mamy coś i jeszcze na dole. Gdzieś tu jest też burdel. Dzisiaj odwiedzimy te miejsca. Oj, ale będą dymy. A teraz znajdujemy się w Złote Wrota, sklep z różnorościami. Co tu znajdziemy? Chuj wie. Haga znajdziemy i skrzynkę, którą mógłbym mu upierdolić. Jabłko mogę mu upierdolić wcześniej. Ale nic widzę więcej niestety, Sadek. Dobra, słuchaj. Witam klienta. No, witam serdecznie. Najświętsze relikwie? O! Tylko uważaj, to potężne, magiczne przedmioty. A to jest ten gościu, którego mieliśmy tutaj przesłuchać? Jedna kropla dodana do napoju, a każda kobieta w mgnieniu oka pokocha cię do końca swych dni. A może szukasz bogactwa? Jeśli tak, to proszę, oto korona Adanosa. Włóż ją, a bogactwo samo do ciebie przyjdzie. Wyglądasz na niewzruszonego. W takim razie przyjrzyj się szeptowi Beliara. Tylko ostrożnie. Jeśli otworzysz buteleczkę, zapach doprowadzi twoich wrogów do szaleństwa. Jeśli zaś z ciebie koneser broni, to mam tu oddech śmierci. Miecz samego boga ciemności. Do tego jeszcze kostur Adanosa, płonące ostrze zagłady, zbroja chaosu. Coś mnie tu kurwa śmierdzi. Imponująca oferta, ale te wszystkie twoje relikwie, jak je nazywasz, wyglądają tanio. To dla niepoznaki. Mądrzy bogowie umieścili cząstki swych mocy w przedmiotach prostych, by ludzie zachłanni nie położyli na nich swoich niegodnych rąk. Oczywiście nie mnie oceniać, bo o Jezus, jak to się mówi. Pokaż. Nie no, 50 sztuk złota za to wszystko. Nie kupuję tego, kurwa. Chociaż chętnie bym zobaczył, co to jest. Poznajesz ten instrument? Co to? Magiczny flet. O, pierwszy raz na oczy widzę. Nie udawaj, wcisnąłeś to szczurołapowi i powiedziałeś, że zaczaruje gryzonie. Omal nie zginął przez twoje kłamstwa. Skąd mogłem wiedzieć, że nie zadziała? Możliwe, że się zepsuł ze starości. To nie moja wina. Lepiej oddaj pieniądze, albo inaczej porozmawiamy. Może w zamian chcesz jakiś inny magiczny artefakt? Dawaj złoto. No dobrze, już dobrze. No i proste, plus 30 golda. Szukam czegoś związanego z Innosem. Widzę, żarliwy wyznawca najwspanialszego z bogów. Daj mi sekundę, gdzie ja to miałem? O, jest. Wspaniały kamień zwany... Tak jak mówiłem. Okiem Innosa. I oczy kręca. A co owe oko robi? Oko? No, widzi. Znaczy się, widzi przeszłość i przyszłość, dzięki czemu można uniknąć licznych zagrożeń. Wymaga to jednak modlitwy i skupienia. Oko Innosa. Kończ z tą farsą. Sprzedajesz bezużyteczne przedmioty i liczysz, że jakiś idiota da się nabrać na ich boskość? Ależ młodzieńcze, prawdę mówię. Musisz tylko przetestować jeden z moich artefaktów, a od razu zmienisz zdanie. Ja bym kurwa szczerze mówiąc sprzedał wszystko. Chcesz, żeby magowie zarówno kręgu wody, jak i ognia zainteresowali się bliżej twoją działalnością gospodarczą, to pomożesz mi w jednej sprawie. Spokojnie, spokojnie. Po co od razu zawracać głowę magą? Przecież to bardzo zajęci ludzie. Jak mogę ci pomóc? Pewien paladyn jest przekonany, że któryś z twoich artefaktów uczyni go niepokonanym w boju. Mówisz o tym szalonym wypierdku? O bogowie! Gonił mnie jak sam Beliar ze 20 razy. Muszę się dowiedzieć, czy twoje oko Innosa cokolwiek potrafi. Ale by był kurwa ja jakby naprawdę to... Naprawdę wyjątkowego byłoby w stanie zrobić na nim wrażenie. Fakt, paladyni są bardzo wybredni. Tu potrzeba magicznego rytuału. Nie wiem, mam taką kurwa przykminę. Przecież jeżeli kolonia górnicza istnieje, to znaczy, że my jeszcze nie wyszliśmy z tej kolonii, czyli to są te czasy, w którym oko Innosa to może być faktycznie oko Innosa i jakby
Ten chłop mógł przynieść to Koinosa do Korinis. I my później jako bezimienny mogliśmy to, kurwa, Koinosa. Jakby... Dobyć. Bym się, kurwa, zdziwił, ale... Zamieniam się w słuch. Plan jest bardzo prosty. Teoria spiskowa, ale... ...pod kapliczkę Inosa, zaraz za wschodnią bramą. Aby moc oka się uaktywniła, trzeba przeprowadzić specjalny rytuał ognia, do którego konieczna jest obecność prawdziwego paladyna. Nie brzmi to zbyt zachęcająco. Brzmi jak nam na kopę do dupy. Chcesz problemu z paladynem wariatem? Ja chcę zachować interes, więc nasze cele są spójne. Poza tym, naprawdę myślisz, że byłbym w stanie zrobić krzywdę paladynowi? Daj mi czas na organizację tego. Moi ludzie zrobią dla ciebie takie widowisko, którego ty ani ten twój paladyn nie zapomnicie do końca życia. No, przeprowadź go, powiedzmy, po północy. Pod kapliczkę Inosa, za wschodnią bramą. Tam mi będzie najłatwiej wszystko zorganizować. Kapliczka Inosa za wschodnią bramą. No dobra, pohandlujmy. Kurwa, no kupiłbym coś, że... Brzmi jak giga skamos. Ale nie no, nie mogę się powstrzymać. Muszę zapisać i kupić wszystko. Dla widzów. Normalnie to bym zroleplayował to. Nawet jeżeli będzie coś super, to raczej sobie odpuszczę i tego nie kupię, żeby faktycznie tak było jak mówię. Ale dla widzów chociaż pokażę, że faktycznie to coś działa. Że coś na odcinku chociaż było. A co, jestem kurwa youtuberem. 10 tysięcy wyświetleń w 10 dni? Jak ja sławny. Dobra, idziemy kupić. Ag, słuchaj. Pokaż to wszystko gówno, co kupiłem teraz. Tylko gdzie ja to znajdę, ten szmelc zajebany. Pokaż mnie to. Bandyjska buława, to nie, podejrzany tasach, Miki, oddech śmierci. Wygląda jak gówno, płonące ostrze śmierci. Również wygląda jak gówno. Maczuga z kolczami, kostur Adanosa. Nie wiem, czy to kupiłem od ciebie, raczej nie. Gdzie jestem? Tu jestem. Kilof, tego raczej nie kupowaliśmy. Jakąś na pewno koronę kupiłem. Chciałbym zobaczyć ten szmelc. Pierścień mocy. Czy to kupiłem od niego? Nie wiem. Korona. Pas? Nie. Gdzie jest ta korona zajebana? Pokaż mnie to. Kupiłem to, wymagam chociaż, żebym miał to weku. Jest. Wygląda jakby miała kilkaset lat. Albo była tragicznie wykonana. Okej, widzę, że to nawet nic mi nie daje, tylko kurwa zajmuje mi miejsce weku. Coś jeszcze ciekawego tu zakupiłem? Jakiś szmelc? Nie by było śmieszne, jakby ten szmelc naprawdę... Kurwa, może se zachowam weku i kiedyś go sprzedam. Ale ile pitosu na to wydałem? Nie ma takiej możliwości. Szmelc. Nie przyjmuję takiego szmelcu. Czytujemy gierkę. Potrzebujemy widzowie golda. Gold jest potrzebny, bo przecież kurwa zbroja się sama nie ulepszy. Idziemy, mamy tą misję. Jak ta misja się nazywa? Wola nieba to jest ta misja? Chyba tak. Nie dałem się złapać na tandetę. Kurwa by były ja, jakby to nie była tandeta. Ty, mogę jeszcze sprawdzić, czy jak ja kupiłem, to te rzeczy tu znikły, jak na przykład korona. Tylko jestem ciekaw. Może na odcinku wy jesteście w stanie sobie zobaczyć, bo ja już nie będę tego wczytywać 300 tysięcy raz. Kurwa, nawet ładne niebo tu miałem. Ale miałem jakąś giga świecącą, kurwa, gwiazdę. Tam. Gdzie dokładnie jest moja główka, więc koks. Nie wiem, czy to jest gwiazda północy. Gwiazuje północ, jest taka, ta najbardziej świecąca, protip. Jak widzicie, gwiazda, która najbardziej świeci, to jest chyba gwiazda, która wskazuje północ. Ale równie dobrze mogę być idiotą i pierdolić jebane głupoty, bo się kompletnie na tym nie znam. Więc w sumie to w ogóle mnie nie słuchajcie, co ja gadam czasem. W sumie to jednak nie wiem, czy to gwiazda północna, czy ona się... Nie, to jest gwiazda polarna. Co się dzieje? Ale chyba wskazuje północ. Słuchaj. Mam wieści. Udało ci się dorwać tego handlarza. Tak, był bardzo nieufny. Rzeczywiście posiada sporo boskich przedmiotów, a kiedy mu wytłumaczyłem, jak ważna jest twoja sprawa, zgodził się pomóc. To dlaczego wcześniej uciekał na mój widok? Bał się, że chcesz skonfiskować jego towar i wysłać go do Górniczej Doliny za bluźnierstwo. Teraz to nie ma już znaczenia. Jasne. A co takiego dla mnie ma? Oko Innosa. Jest w posiadaniu oka Innosa, które pozwala widzieć przyszłość, a co za tym idzie, uniknąć wielu zagrożeń.
twierdzi również, że do aktywowania jego ukrytej mocy należy przeprowadzić rytuał ognia, możliwy tylko przy udziale paladyna. Świetnie. Kiedy ruszamy? Dziś o północy. Mamy się udać do kapliczki Innosa za wschodnią bramą. Wiem, gdzie to jest. Spotkamy się pod kościołem o północy i wyruszymy razem. No to jest północ chyba, nie? Ale dobra. Jest... Dobra, spoko. Ja się kimnę się do północy. Zrobimy tak. Kimniemy się do północy, żeby mieć pewność, że on tam poszedł. I od razu, skoro nie mamy aż tak daleko i nie musimy całą mapę, całą tutaj miasto podróżować. Chyba miałem załamanie głosu. To od razu wykonamy rzecz jasna tą misję. Witam serdecznie pana Paladyna. Idziemy. Mam nadzieję, że wschodnia brama to tamta brama. Czas ruszać. Czas ruszać. Za mną. Za tobą. Dobrze, że ty prowadzisz, bo ja bym się kurwa 7 razy pewnie wschodnia, północna, południowa brama. Oczywiście, żebym się z 1000 razy. A, to nie jest. No, oczywiście, żebym poszedł tą bramą. Dobrze, że on wiedzie iść. Więc za nim. Mam wrażenie, że mi się strasznie głos łamie. Oddaj mi głos, kurwa. Co się dzieje? Za dużo gadam. Raz, dwa, widzowie. Zatem mnie gardło napierdala. W ogóle mam wrażenie, że jestem chory. Od bardzo dawna nie byłem chory, więc... Nie. Dobra, masz, wypierdalaj. Nie, chodź, no, dobrze, że nie pobiegł ze mnie. Kurwa, tak daleko będziemy biec? Ty, może do Starego Miasta pobiegniemy? On chyba... No co, my do Starego Miasta? To jest chyba Stare Miasto. Chyba nie jest, bo nie ma strażników w sumie. I no gdzie my biegniemy? Runar. Kurwa, my już tu jesteśmy? No dawaj, to jest całe miasto. Czemu tak daleko, halo? Przynajmniej mi się nie zbugował ze 30 razem, trzeba patrzeć na pozytywy. Ewidentnie zna miasto jak własną kieszeń, więc spoko. Twój mąż uważa inaczej? No dobra. Co mogę powiedzieć? Kurwa, ten głos mi się za... Muszę to posłuchać, jak to brzmiało. Halo. Aha, czyli mnie w ogóle... Aha, przed wschodnią bramą wejścia do tego. Do jebanego miasta Archolos. No to zmienia postać rzeczy. Ja bym błądził z 1000 razy, bym myślał, kurwa, że wschodnia brama najpierw do portowej dzielnicy. Później bym myślał, że wschodnia brama może do wejścia do tego. Do miasta. Na bank bym się ze 30 razy zgubił. A tutaj, tak? To jest ten rytuał? Tu będzie przeprowadzany, czy nie tu? Chyba nie tu. Laga, to co nie wezmę, jak nie wiem. Oczywiście, że wezmę, jak za darmo i leży. Poniosę Badyla. Ty, gdzie my kurwa biegniemy? Czy to nie jest wschodnia brama? My w ogóle poza miastem jesteśmy, przecież tu nie ma bra... Czy tu jest wejście jakieś tajemne? A tutaj! Okej, okay. Rozumiem. Ja tą całą drogę będę musiał wracać? Już mi się kurwa nie chce. Ja jeszcze tam nie wracam, już mi się nie chce wracać. Jesteśmy. Zbir. Możemy zaczynać? Panowie na spektakl. Tak, przysyła nas Hugh. Czy rytuał ognia jest gotowy? Nie znam żadnego Hugha, ale jeśli mówimy o jakichś rytuałach, to zapraszam na rytuał ognia i stali. Fantastycznie. Jeśli rytuał się powiódł, musimy upuścić trochę krwi Paladynowi. Najlepiej całą. Mogłem się tego spodziewać. Naprawdę myślisz, że dacie nam radę? Wam? Źle mnie zrozumiałeś. Ty, młody, możesz odejść. Powiedzmy, że nie należymy do zwolenników władzy królewskiej. O nie! Ale możecie sobie zatrzymać. I zobaczyć, co tam było napisane. Przepraszam. No młody ma ambicje, no w porządku z niego koleś. Nie ma mowy. Nie pozwolę wam go zabić. Cóż, w takim razie podzielisz jego los. Brać ich. Teraz cię załatwię. Teraz to mnie pocałuj w dupę. Teraz tę gierkę zapisuję. Kiedy widzisz, że grasz... Kiedy NPC widzi, jak gracz zapisuje grę i wyciąga miecz, kurwa jebana. Dziękuj się na wpierdol. To jest ważne, wam... Od razu zacznę, otrzyma nagrywanie, bo to jest ważny refleks. Kurwa, jak w tych samochodach, w F1. Gaszną światła i rura.
To idealnie w milisekundę, ja mam dobry czas reakcji. Więc napierdolimy ich, ucieczka! Mam nadzieję, że ich napierdolimy. Ty czemu nie biją? Ale dobra, ty, to jakiś Boby zbiry. Zbirbob? No bij go, kurwa, ty. Ja cię tu bronię, a ty nic nie... Ja cię tam, kurwa, stój, śmieciu. Napierdalam cię. Dobra, wy jesteście Boby. Jejciu. Ale bobki. Chłopy, co paladynowi się i, kurwa, upuścić krwi. Słuchaj, jest przypał. O cholera. Już myślałem, że nas mają. Muszę przyznać, że jak na kmiotka to walczysz całkiem nieźle. Kurwo jebana, słuchajmy. Gdzie jest artefakt? I dlaczego przyprowadziłeś mnie do tak niebezpiecznych osób? Wygląda na to, że handlarz wpakował nas w pułapkę. Chciałeś mnie zabić, przyznaj. Byłeś w to zamieszany od samego początku. Broniłem i zabiłem Zbira. Zamknij się na moment. Nie przypuszczałem, że będą chcieli nas zabić. Mieli odegrać scenę z tym całym rytuałem, żebyś w końcu przestał pieprzyć głupoty. Oszukałeś mnie. Zasługujesz na karę. Chyba ty jesteś pijany jakiś na łeb. Pomyśl trzeźwo. Bogowie nie zostawili po sobie żadnych mitycznych artefaktów. Liczą się tylko twoje umiejętności i wsparcie innych członków zakonu. Nie potrzebujesz żadnych boskich świecidełek, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. A cholera z tobą! Ktoś taki jak ty nie może zrozumieć misji prawdziwego paladyna. Moc i nosa prędzej czy później będzie należała do mnie. Teraz jednak zejdź mi z oczu. Muszę porozmawiać z tym Graalem. Ten starzec naprawdę zaczął mi już działać na nerwy. O kurwa, wola nieba. Obsesja o niemal zabija nas obu. Na szczęście mimo swojej nierozgarnięcia walczyć całkiem potrafi nieźle. Muszę porozmawiać o całej sytuacji. Dobra, słuchaj, a Runar, ty jeszcze... Jak życie? Nie wytrącaj mnie z... Kurwiony. Dobra, ale ja przynajmniej jestem bogatszy o zardzewniałe dwa miecze. Jabłko serii czy złote monety. Nic tu nie ma. Tu nie znajdę. Ja się modliłem do tego posążka. To jest, kurwa, dobre pytanie. Leczenie lekkich ran. Skoro tego nie podniosłem, to istnieje całkiem spora, że nie zdarzyło. Spora szansa, że nie zdarzyło mi się pomodlić do tego posążka. No, ja jak się tak dalej, kurwa, będę modlić płacąc 100 golda, to zaraz nie będę miał siana, żeby, kurwa, zbroję ulepszyć. Ale dobra informacja jest taka, że dzięki temu mam całkiem sporo życia, bo już mam PZ 240. A na samym starcie mieliśmy chyba z 200. To się też chyba poziomami skaluje, ale na pewno ze 40 życia dostałem. Niczego tu nie znam. Za modlenie się. Natomiast też dostałem minus 400 golda. Zapisuję, idę się pomodlić i wracam tam z buta tą mapę. To przejście całe nie będę wam oczywiście pokazywał, bo to nie ma po co. Chyba, że zdarzy się coś ciekawego, wiadomo. Dobra, sprawa wygląda prosto. Ze 4-5 minutek tutaj biegłem. I znajdujemy się na miejscu, czyli tam, gdzie ten paladyn powinien spać i drugi paladyn, z którym powinniśmy móc pogadać. Słuchaj. Jak się mają sprawy? To z tobą miałem gadać? Archolos wymaga jeszcze sporo... Z kimś miałem, kurwa, pogadać o czymś. Halo. Obsesja Runama nie ma sna... Muszę... Aha, nie, to z magiem, tym arcymagiem muszę porozmawiać. No, ale w budynku przynajmniej jesteśmy, kurwa, tym, w którym powinniśmy być. Witam serdecznie, arcymaga. Ej, ty. Co się dzieje? Nie, to nie z tobą. Ty, wy wszyscy macie tak samo na imię, prawie. Hej. Czego u diabła chcesz? Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, że chłopak się opamiętał. I chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu. Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego. Ale powinniśmy gadać, że pewnie nigdy bym nie zdradził. W życiu lepszych, ale bla bla bla. Chłopak ma ogromny potencjał. Coś nie mamy gadane. Co prosiłeś? Czas na nagrodę. Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto złoto. Ojcze, czuję, że dużo. Weź też te swoje światła.
Niech wskażę ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. 150. Ale coś tak czułem. Nauczysz mnie czegoś. Jeszcze kule ognia, także. Jeśli pokażesz dużo więcej. W jakiś sposób, że jesteś godny poznania tajników magii, to chętnie cię w nie wprowadzę. Paladyna ci uratowałem. No ale dobra. Na razie sobie odpuśćmy. Czego u diabła chcesz? Co się dzieje? Co się dzieje? Idziemy dalej zwiedzać to nasze portowe miasto. Portowe miasto? Po port? Po prostu? Co to kurwa jest? Może teraz portowa dzielnica? Nie wiem, czy to jest portowa dzielnica, czy to się tak nazywa w każdym bądź razie. Słuchaj, ja bym jeszcze kurwa z nim porozmawiał. Ty, bo teraz to już kurwa se przejebałeś. Pracę, co jest kurwa? Co jest, mistrzu? Słuchaj. Co słychać? Znowu przyszedłeś składać reklamację? Nie no. Poczekajcie. Nie, akurat tym razem znowu przyszedłem wam wpierdolić. Dlaczego moje przestępstwo zostało zgłoszone? Przez kogo? Przez kogo? Kurwa, nikt nic nie widzi. Słuchaj. Przydałoby się. Nie, kufer, tylko dawaj tego Huga, kurwa, leży na ziemi tu. Bugował się? O jest. Nie, teraz to już wkurwił. Zabijam cię. No i co machasz, że nie? No morduj Huga. To miałabyś pierwsza ofiara naszych kurwa żniw. Może muszę mieć nożyk. Moja głowa. Słuchaj kurwa gleba. Zabijam cię. No jak nie? Marvin. Zabij Huga. Ale jesteś kurwa. Nie fajny jesteś. No zabij Huga. No to mu nawet w pierdolu nie wpuścimy, bo Marvin kurwa nie chce zabić Huga, a tak to przestępca będzie zgłoszony i będziemy płacić kurwa grubą grzywnę i nie będą chcieli z nami gadać. Więc niestety, Sadek. Wszystko mu idzie na sucho. To prawda, z piątkę z wirów została zabita. Śmieci. Pięć śmieci mniej na śmiecie. Pięć świeci mniej na śmiecie. Wiadomo. Daj, dawaj, gra, wczytuj się. Miałem kurwa kupić ten dysk, ale już tyle rzeczy kupiłem, że nawet nie wiem, czy kupiłem dysk. Kupiłem dysk? Chyba nie kupiłem dysku. Dysk kupiłem, ale dysku nie. Wraz z dyskiem sobie odpuszczę, bo... Zawsze lepiej mieć kurwa coś na czarną godzinę odłożone, jakby się coś stało. Albo byłoby potrzebne. Więc kupię za miesiąc. Hej, ty! Veigar! Co słychać? Odejdź, przeszkadzasz mi! Kurwa, dużo grałem Veigarem, ale nie pamiętam tych tekstów. Ale pojebany jest Veigar w League of Legends. Jedna RK, półtora tysiąca damage'u. Albo więcej, nawet 3000 damage'u. Nara. Kurwa, wszedłbym na dachy, bo coś czuję, że na tych dachach znajdę kurwa mieszki. Tak samo jak to było w Gothiku. Warto jest spróbować. To są fajne easter eggi, a to już mówiłem, że chciałbym... co to było? Co to było? Bug przez drzwi? To jest w ogóle tyle domów do okradzenia. W ogóle w tym mieście to jest tyle domów do okradzenia. Dobry panie, niestety nie. Niestety nie. Trudno. Jakoś co? Chyba, że... O co chodzi? Sztuka poratuje. Nie poratuje. Jest trudno. Jakoś... Jak ja wszystkim kurwa złoto mam dawać? Za każdym razem, kiedy mnie będą prosić, zbankrutuję. Drzwi, tego nie da się otworzyć, Sadek. Muszę kupić wytrychy, coś czuję, że dzielnica portowa to jest odpowiednie miejsce, żeby takie wytrychy zakupić. Tam po lewo byliśmy, nie? Bo to jest ten jakby miejsce tego zioma, co ma te badziewia. Tu gdzieś jest kowal, czy coś takiego, ale to zgaduję, że chyba nie w tej dzielnicy już. Może kurwa w tej, tylko do góry? Nie wiem. Nazwijmy to dzielnicą portową. Będzie to dla wszystkich dzięki temu łatwiejsze. Chciałbym znaleźć nie obywatela, nie biedaka. O! Hej, czy ty wiesz, co to za miejsce? To slumsy, przyjacielu. Nowi łatwo tutaj wpadają w kłopoty. Za każdym rogiem biedacy i zbiry. Część z nich to moi dobrzy koledzy. Jeżeli okażesz mi wsparcie, to mogę z nimi porozmawiać i przez nich włoski w głowie nie spadł. Grozisz mi? Grozisz mi? Haha, jeszcze nie. Tam sobie dam radę.
Jak sobie chcesz. Następnym razem sobie inaczej pogadamy. Okej. Okay. Slamsy. Dobra, to nazywajmy to jednak slamsy. Witam. Idziemy do Kowala. Na uchodźstwie sklep łuczarski. To jest sklep, do którego na pewno chciałbym się udać. Witam. Cholera jasna. Nikt miał tu nie zaglądać. Szybko. Zabijmy go. O kurwa. Jak to zabijcie mnie? Wypierdalaj. A ty co? Wypierdalasz. No i zwłoki łuczarza. Sadek. I co ma? Ale ma zajebisty czerwony łuk. Chociaż chyba dużo bardziej by się przydał kurwa żywy. Bo by przynajmniej może miał coś na sprzedaż. Okej, okay, czyli welcome to the slums, kurwa. Na samym starcie jesteśmy witani w slumsach. Kufer. No niestety, nie mam jebanych wytrychów. To jest kurwa giga przykre, bo tu mogłem otworzyć 1000 rzeczy, ale no nie mogę ich pootwierać ani żadnego... Ujocie, kryńca. Adam Małys. Nie mogę nic pootwierać. No to jest niestety przykre dość. Czy opiekun slumsów chce coś nam na zmienić zdanie? Do zobaczenia. Nie, raczej nie. Połamania nóg? Dzięki, dzięki. Musimy się udać do naszej karczmy, do której mieliśmy się udać. Takie możliwe, że to jest karczma, do której mieliśmy się udać, jest przed nami, a po prawej stronie będzie burdel. W oba miejsca chciałbym się udać. Natomiast może najpierw wypełnimy faktycznie tą misję i spotkamy naszego wuja. Gdzieś tu powinien się znajdować. Też czuję, że sporo razy będziemy tutaj wczytywać, zapisywać. O kurwa, tam se ktoś wisi? A nie, to strażnik. Damsa? No to, a bo pilnują statków. O kurwa, rzadki widok w Gothiku, statki. Gdzie ta karczma? Tu będzie ta karczma. Jak ona się nazywała? Harpia, coś tam. O, witam, obywatel. Czy tu jest, jak to się nazywa? Syreni Lament, czyli pojebało mi się, ale to tutaj miałem być. Witam serdecznie, Helge. Ile ja to opowieści o pani, o wyglądach Helga. Jesteś w tawernie portowej. No nie wygląda Helga. Czy to kobieta stojąca za kontuarem? Tak, jestem karczmarką i zwał mnie Helga. A karczma nazywa się Syreni Lament. Helga nie ma głosu, Helga. Akurat ta nazwa? Helga powinna mieć taki głos jak ja. Tak nazwał mój ojciec. Albo jeszcze grubszy. Na cześć mojej matki, ale ja to nie mam grubego głosu w ogóle. Cześć. Jestem Helga. Tak to powinno wyglądać. Czas do zaoferowania. Kastropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego burmistrza. A tak na poważnie. To co zwykle. Kastropate? Tudzież potrawy na pokrzepienie ciała. A co to działa? Co to znaczy? A ja bym dziewki, to ja chętny. A rum? Nie, potrawy? Nie, śledź korzenny. Raczej spasuje. Te potrawy też nie będę kupować. Bo to niby 5 golda, ale po 5 golda to... Przychodzę z pewną ofertą, to tak, z piwem. Z ofertą, powiadasz? Może najpierw się czegoś napijesz? Chłodne piwko za 10 sztuk złota? Może ty się najpierw czegoś napijesz. Nie mam ochoty. Pogadamy o interesach? Nie ma ochoty, nie ma interesów. No, kurwa. No dobrze, napiję się. No. To teraz możemy pogadać. Może chciałabyś wzbogacić swoją ofertę? Tomas wprowadza na rynek nowe piwo. Ciemne, mocne. Nazywa się Mroczny Paladyn. Interesy z Tomasem zawsze szły dobrze. Ile chce za skrzynkę? Nie wiem, że... 100 sztuk złota. Tak. Bez negocjacji. Proszę, spróbuj sama. Dobrze, nie musiałem wybrać. Wow! Co to jest do cholery? No, biorę na początek 2 skrzynki tygodniowo. Bardzo ciekawy produkt. Nie piłam jeszcze nigdy czegoś podobnego. Ma moc. No, to chyba wszystko. Resztę ustalę z Tomasem osobiście. Dzięki za kontakt. Bywaj. Do zobaczenia. O, bywaj, jak ja tu potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Pierwsza informacja jest za darmo. Reszta po 10 sztuk złota. Skąd ja to znam, kurwa? To za drogo. To za drogo. Co powiesz na 5 sztuk złota? 6 sztuk złota. Więcej nie spuszczę. Dogadani. Pokaż. Pytaj, o co masz jakiś pomysł na dobry zarobek? Widziałeś może pijanego przewodnika? O. Ale jakie mam za to płacić? To nie wiem, czy chcę za to płacić.
No dobra, zapytam. Dobry zarobek? Moim zdaniem masz trzy rozsądne rozwiązania. Pierwsze, zatrudniasz się u któregoś z mistrzów i robisz wszystko, o co poprosi. Jednocześnie ucząc się zawodu. Aby zostać czeladnikiem, będziesz musiał najpierw być obywatelem miasta Archolos. Druga opcja to rozejrzeć się po tablicach ogłoszeniowych w całym mieście. Znajdziesz tam listy gończe oraz zlecenia na upolowanie bestii. Jeśli nie dasz się przy okazji zabić, to możesz zgarnąć całkiem niezłą sumkę złota. Zostaje też ostatnia opcja. Loda. W centrum slumsów stoi spory magazyn. Alena organizuje tam wieczorami pojedynki, w których wygrać można sporo złota i kosztowności. No kurwa, idę. Pewnie, że idę. No i wszystko. Podpytaj, o co... Tylko jeszcze pijany przewodnik. Może jakiegoś pijanego. Pewnie tu pije, co? Niezbyt często włóczę się po mieście, ale kojarzę, że jeden z moich gości narzekał na przewodnika, którego wynajął, by zobaczyć miasto. Facet podobno nie był w stanie nawet zaprowadzić go na plac targowy. Podobno spotkali się obok tego budowanego domu, pomiędzy targiem rybnym a domem kartografa Ludwiga. Przysyła mnie Kurt. Jestem jego bratankiem. Wuj mówił, żebym z tobą porozmawiał, gdy już dotrę do miasta. Nie kojarzę, żeby Kurt miał jakiegoś bratanka. Daj mi ci się przyjrzeć. Z twarzy coś tam jesteś jednak podobny do tego szulera. Nie jestem stąd. Niedawno przybyłem na Archolos. Jesteśmy dojebani w ogóle w tej zbroi. Szukać, a nawet jeśli próbujesz, to już ja się z tobą policzę. Dobrze. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Dopiero dotarłem. Jakieś rady? Ktoś mi zaginął. O. Powiedzmy, że ktoś mi zaginął. Gdzie według ciebie najlepiej zacząć poszukiwania? Zaginął? O ile nie zamierzasz sam przetrząsać całego miasta, to przychodzą mi na myśl dwie organizacje, które mogą ci pomóc. No to już zdążyłem kurwa wszystkich poznać. Gildia Kupiecka. Pierwsza zajmuje się wszelkimi przestępstwami i problemami obywateli na wyspie. Jeśli zgłosisz Roderichowi swój problem, może będzie w stanie ci jakoś pomóc. Roderich. A, tylko... Nie wiem, czy go spotkaliśmy już. Dziękuję fakt, że nie jesteś obywatelem. No już wszystko. Aktualna sytuacja na wyspie nie jest idealna i dowódca może nie chcieć uszczuplać swojego oddziału do szukania kogoś obcego. Araxos posiada rozbudowaną sieć kontaktów i jest znana z podejmowania się trudnych zadań. Któryś z tropicieli Lorenzo z pewnością będzie mógł coś poradzić. Członkowie gildii nie pracują jednak za darmo. Opłacenie ich usług może okazać się poza twoimi możliwościami. Nie, raczej nie. Chyba, że kurwa 1000 golda. Dopiero dotarłem do miasta. Masz dla mnie jakieś rady? Większość mieszkańców niezbyt przychylnie spogląda na obcych, szczególnie teraz, gdy z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Postaraj się znaleźć pracę i zdobyć obywatelstwo. Gdy będziesz miał stałe źródło dochodu i świstek potwierdzający, że jesteś tutejszy, to każdy będzie cię inaczej traktował. Jeśli chodzi o obywatelstwo, to najlepiej będzie, jeśli udasz się do skryby Mateja. To on zajmuje się takimi rzeczami. Jego budynek znajduje się naprzeciwko gildii kupieckiej. Trudno jest go przeoczyć. A byłem tam. Co w takim razie powinienem zrobić? Ale mam nowe... Jeśli Kurtowi jeszcze nie udało się zdobyć misję, tej fortuny, o której marzy, a sam nie masz w kieszeni dobrych kilku tysięcy sztuk złota na finansowanie poszukiwań, to polecam spróbować dołączyć do jednej z tych organizacji. A, czy jednak kilka koła by kosztowało. Jako członek jednej z nich z pewnością otworzyłoby się dla ciebie wiele drzwi. Miałbyś dach nad głową, kilka monet żołdu i z pewnością mógłbyś poprosić o jakąś przysługę. Pamiętaj tylko, że obie organizacje od czasu konfiskaty okrętów gildii kupieckiej mają dość napięte relacje. Okej. Mamy nowe wpisy. Jeśli chcę zostać obywatelem, no to, ale to już kurwa o tym wiedziałem, to czemu teraz mi misja o tym wyskoczyła? To nie ma sensu. Czy jak ja wezmę tą zupę, to mnie to będzie kradzież? No niby leży. Przekonajmy się. Odcinki z sejwowania i zapisywania i kradnięcia kurwa zupy z pochczyp. To jakbym widział tam swoje jebane 3 serie z Gothica. One wyglądają dokładnie tak samo. Save, kradzież. Otwieranie zamków, save, kradzież. A to już kurwa co tam się dzieje fabularnie, to już chyba nie ma znaczenia dla mnie. Słuchaj, dawaj to wino, dawaj to jabłko, jak nie jesz, to ja zjem. I prawus. Cześć, co tu robisz?
piję pieszczyny, bo nic innego nie oferuje ta zapchlona dziura. Tylko co cię to obchodzi, kmiotku? Smacznego. Co tam mam roczesz? Nic, nic, nie przeszkadzam. Nie wiem, po co miałbym mu coś... A dawaj mi jeszcze, kurwa, bym skurwinisz. Co słychać? Zamiast ględzić mi na duchem, przydaj się na coś i przynieś mi gorzałę. A nawet i dwie. Byle szybko, bo zrobię się nieprzyjemny. Nie wiem, po co miałbym mu to stawać, oni... Ej, ty. Nie jest jakoś... Nie mam w tym celu. Dawaj, Mieszka. Cześć, jak leci? Ja możemy gadać. Świetnie, po prostu świetnie. A Thanos Mikel. Tym, że ten kraj schodzi na psy. O co chodzi? A to, że król ma nas w głębokim poważaniu. Podatki, jakie nakłada na to miasto, to prawdziwe zdzierstwo. Nie przesadzasz trochę? Miesiąc temu stać mnie było dziennie na dwie kwaterki piwa, a dzisiaj już tylko na jedną. Minie kolejny miesiąc, a będę musiał szukać sobie jakiejś roboty. Do czego to doszło? Nie ma co, tragiczne wieści. Pewnie, że tak. Znalezienie sobie porządnego, płatnego zajęcia jest teraz coraz trudniejsze. Wszyscy wolą zatrudniać po taniości ludzi z Wysp Południowych. Hej, Tom. Ty! Kurwa, ile tu jest postaci w tej grze. Hej, co słychać? To samo co zwykle. Piję, narzekam i przesiaduję. Dzień jak co dzień. Nie nudzi cię takie życie? Wiesz, to wcale nie jest takie złe. Mam ciepłą strawę, kufelek zimnego piwka, no i jeszcze są ze mną kumple, Arnold i Mikkel. Dlaczego rzuciłeś pracę? Powiedziałbym raczej, że to praca rzuciła mnie, a dokładniej cholerne zmiany kadrowe ostatniego lata. Straciłem robotę, a podatki trzeba było płacić, więc jestem tu, gdzie jestem. Przynajmniej Mikkel był na tyle dobry i przyjął mnie pod swój dach. Dlaczego nie znajdziesz sobie innej roboty? Nie śpiesz mi się. Może kiedyś się wybije, może nie. Takie życie też jest dobre. Widzowie, mamy kurwa z piąty odcinek jesteśmy w tym mieście, a my jeszcze nie poznaliśmy wszystkich postaci. I to nie takie, że wszystkich postaci, że one się ukrywają. A ja wam przypomnę, że w tym mieście kurwa są jeszcze kanały. Jak mi ktoś powie, że te kanały są, rozciągają się po całym mieście i jest tam kurwa gildia złodziejska, hej, to przecież skoczę chyba z dachu. Ze szczęścia, że tyle rzeczy jest, co prawda, ale... Nie no, masakra. Ja jestem jednocześnie zajarany i zmartwiony, że my tylko chodzimy i gadamy. Nie przeszkadzajcie sobie. Ani myślę. A teraz spadaj. No dobra, ja wypierdalam. Mariusz, wypierdalaj. Czy jest tu coś ciekawego? Nie. Czy tu jest coś ciekawego? A, jest. O, dotarłeś do miasta, świetnie. Miło widzieć, jak młodzież się rozwija. A, właśnie. No tak. Witam serdecznie. Słuchaj. Czy ty masz coś fajnego? Ciemny strój podróżnika? Nie masz. Ja mam lepsze zbroje już do kupna. Słuchaj, co słychać? Dzięki twojej pomocy z Glejtem wszystko wychodzi na prostą. Z takimi współpracownikami to można robić interesy. Luźno. Pokaż towary, może masz... Może masz coś ciekawego. Może nabyłeś różne ciekawe rzeczy w mieście i jeszcze mi je kurwa odsprzedasz taniej. To w ogóle by było zajebiście. Co to jest? Premia do obrażeń. Przywołańca. A, czyli jeżeli będę się szedł stricte w przywoływanie, to mi da, że moje moby będą biły jeszcze mocniej. Kurwa, spoko. Słuchaj. Nie. Nie możemy tak tego zostawić. Musisz mieć, bo ja ciągle zapomnę, kurwa. Pewnie już 1000 razy ominąłem. Oczywiście, że wytrychy. Wszystkie. Ale się, kurwa, nie będę zastanawiał. Daj, wszystkie. Wszystkie. Jeszcze masz jakiś pakiecik? Zestaw wytrychów? Pewnie. Takiewka starych monet. Ty, ja kupię to. Bo ja przecież to sprzedam drożej. To jest inwestycja. Mam nadzieję. Kołczan strzał? No to nie akurat. Wszystko, dobra, wejdź. Słuchaj, jesteś kurwa przegiga koksem. Pokaż mi te sakiewki. Starych monet, ile? 100 starych monet? 10?
Przecież ja to za 100 kupiłem! Ale zostałem, kurwa, w kakao. W kakao. Przecież jak ja mam save'a 6 lat wcześniej. Ten save jest przed 5 minut aż. Dobra, przejdę to. Nie no, wejd mnie wyku... Dobra. Bez tak zwanej wazeliny zostałem wydupcony. Ja myślałem, że my kumple, kurwa. On mi 10 monet za 100 golda sprzedaje, ty. Nie no, teraz to się trochę boję, bo się zaraz, kurwa, okaże, że zestaw początkujący dla ślusarzy i kradziei się okaże, że ma, kurwa, jeden wytrych. Pokaż. Nie no, 12, dobra. Tak bez... nie zostałem. Ale z tymi, kurwa, monetami to bym był 160 golda do tyłu, to sobie nie mogę widzowie pozwolić. Z jednej strony to dobrze, że mamy wytrychy. Z drugiej strony to oznacza, że przez najbliższe 4, a zresztą co ja pierdolę, przez najbliższe każdy odcinek będę spędzał jakieś średnio 20 minut na próbie otwarcia zamków i okradzenia wszystkiego, czego da się okraść. Jest to chujowe, a z drugiej strony jest to też dobrze z tego względu, że jednak będziemy bogaci. Następny odcinek na pewno kupię pancerz, bo teraz już jest 41 minuta i staram się zwiedzać. Ciągle zapominam, bo po prostu wstałem, usiadłem do nagrywania i nawet o tym nie pomyślałem, nie spałem zbyt długo, więc tak jakby... Nie pomyślałem, klikłem, nagrywaj, zacząłem. Miałem dobre flow, mam... Dobrze mi się dzisiaj gada, dobrze się dzisiaj czuję, fantastycznie. Chciałem wam przekazać fantastyczną energię. Mam wrażenie, że trochę za dużo mówię. Za mało prowadzę odcinek tak, jak odcinek powinien być prowadzony. Że bardziej to prowadzę w stylu, który jakbym sobie po prostu najzwyczajniej w świecie grał. Nie wiem, czy to dobrze. Może to jest jakiś, kurwa, pewien... styl jakiś nietuzinkowy. Nie wiem. Potrzebujemy misji, która nazywa się... No właśnie, nazywa się, kurwa, w stogu siana coś. Ale to widzę, że jest zakończona. Tylko powiedziała mi trochę o sytuacji mieszczy, ani straży, ani gildia. Wykorzystuje jej wpływy, aby pomóc w poszukiwaniu Jola. Ale ja myślałem, że ten Syreni Lament to my tam znajdziemy wuja, ty. Miasto jest większe niż można było się spodziewać. Teraz muszę popytać obywateli, czy ktoś widział mojego brata. Aha, ja myślę, że Kurt, czyli nasz wuj, on będzie w tym Syrenim Lamencie. Tam go spotkamy, natomiast się okazało, że jednak nie. Burdel? Czy to jest burdel? Witam serdecznie. Witam. Mroczna tajemnica Zamtus. Najpierw wyskakujesz z mieszka, a później mówisz, co ty robisz. Stoi i pilnuje. A na co ci to wygląda, Herlaku? Witam, chciałbym pana wynająć. Herlaku? Dobrze słyszałeś. Wyglądasz mi na Herlaka. Jak reszta mieszkańców tego miasta. Wiesz, wcale się nie dziwię, że przydzielono ci wartę na zewnątrz lokalu. Tak? A to niby czemu, Herlaku? Śmierdząc jak spocony górski troll, z pewnością odstraszasz wszystkich gości. Odszczekaj pik, to pik, pik, kurwa. A jak tego nie zrobię, to co będzie? To własnymi rękami otworzę ci czaszkę i napluję do niej. Możesz spróbować. Możesz... Nie tylko sprób... Ewakuacja najpierw. Taktycznie trzeba ograć przeciwnika. Zapis. Dobra, ja już jestem gotowy, przynajmniej rozgrzejemy się trochę przed wejściem do Zamtuza. Więc... O kurwa! Ja cię kręca! Czy ty jesteś, kurwa, jakiś pijany? Przecież pogadali. Nie no, kurwa, co to jest za demys? Halo? No to jednak jesteś gigakoksem. Ale ja chcę do Zamtuza. Szybko, zanim przyjdzie strażnik. Szybko do Zamtuza. I ocie kryńca. Nie umiem widzieć. Wlada. Witaj w mrocznych tajemnicach, nieznajomy. Jeszcze cię tutaj nie widziałam. Co to za miejsce? Miejsce wyjątkowe. Jedyne takie na całej wyspie. W moim lokalu możesz skosztować wybornego wina.
wsłuchać się w rytm relaksującej muzyki, ale porządni klienci mogą też skorzystać z oferty specjalnej. Porządni klienci? Oferta specjalna nie jest dla pierwszych lepszych obwiesi z ulicy. A o tym, kto obwiesiem nie jest, decyduję ja. Okej. O nie, zostaw! Kurwe synie. Widzowie, spokojnie. No nic, no prawda jest taka, że niestety dam na kopię. Tylko w każdej konfiguracji nie mam kurwa z nim sans. Jest to tak zwany fakt. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można zrobić to taktycznie. A jak robimy to taktycznie? Bardzo prosto. Ściągamy zaostrzony patyk, ściągamy łuk bukowy. Wyrzucamy na ziemię cały golda, jaki mamy. Cyk. Czyli 400 golda poszło. Mam nadzieję, że jak nam wpuści w pierdol, to tu będzie nadal leżeć. I wtedy on jest wkurwiony i idzie nam nakopać, ale nie zabierze nam golda. No nakopie nam, no nie ma takiej możliwości. To już nawet nie ma sensu próbować. Bałem się, że mnie przeszuka, dlatego to zrobiłem. Chyba nie przeszukam nas. Co ciekawe, bo tutaj widzę w gierce nas nie przeszukują w ogóle. W sensie... Bijemy się, a oni tak nas pobiją i kurwa i tyle. Dziwne to jest trochę. Bo w poprzednim, bo w Gothicu ogólnie nas przeszukiwali, ale to spoko, bo wtedy dzięki temu teraz nie boję się dostać w pierdolu po prostu. I grać jakby i z tym flow gierki. Dobra, no nakopałeś mi, no co? Mówiłem, że jesteś herlakiem. I miałem rację, herlaku. Zobaczymy, jak ci pójdzie za drugim. Nie no, kurwa. Za drugim razem? Cóż, może nie być dla ciebie drugiego razu. Co mogę tutaj znaleźć? Kobiety, piwo, gorzałe i jeszcze więcej kobiet. Skąd pochodzisz? Z daleka. A dokładniej? Wychowałem się z siostrą w miejscu, o którym pewnie nawet nie słyszałeś. Więc co ci po nazwie, której nie skojarzysz, a i tak po chwili wyleci ci z głowy? Musisz tylko wiedzieć, że było to miejsce, gdzie bez siły i sprytu można było szybko skończyć z nożem wbitym pod żebra. Dlaczego tak bardzo nie lubisz tutejszych? Bo nie potrafią walczyć o to, co jest dla nich drogie. Codziennie widzę te same gęby odwiedzające ten burdel, używające sobie i chlejące na umór. Jeśli tak bardzo nie lubisz tej roboty, to co tu jeszcze robisz? Nie lubię, ale ufam swojej siostrze. Od wielu lat trzymamy się razem i dobrze na tym wychodziliśmy. Poza tym już raz nas los rozdzielił. Proszę, teraz sobie to uświadomiłem. Nie popełnię tego samego błędu. Myślę, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będziesz ty? Nie. Ostrzegałem cię. Nie będę to ja. Oczywiście, że to nie będę ja. Teraz sobie uświadomiłem, przecież burdele istnieją od wielu, wielu lat średniowieczy. Jak oni to tam nie robili, że później mieli dzieci? Kurwa, dobre pytanie. Czy to po prostu była robota na 3-4 miesiące, a później już kurwa koniec roboty w burdelu? Ach, to ciekawe, jak to wyglądało. Chciałem się więcej o tym dowiedzieć. Jest tu tyle opcji dialogowych, widzowie, że... O kurwa, Ambrosia. Okej, okay. Pogadamy sobie tutaj z panią od Zamtuzu i z innymi paniami od Zamtuzu i z Pieterem. Kurwa, co oni takie dziwne nazwy? Pieter, Ambrosia... Dziwne. Rachela... Katia... Dziwne. Pogadamy w następnym odcinku, czyli już jutro, o ile się nie mylę. Bo to był ostatni, codziennie dwa odcinki. Pamiętajcie, na Twitchu poddymiam i będzie rewind. Zapraszam serdecznie. Tyle widzowie, no co, będziemy kontynuować. Strasznie dużo mi tutaj gadają. My jesteśmy kurwa, tak, tyle już odcinków nagrałem. I te wszystkie odcinki, chyba z 5 odcinków w mieście. Jeszcze nawet nie zrobiłem kurwa misji. Ja nawet nie robię misji, ja tylko chodzę, biegam, zbieram misje.
nie podoba mi się to w pewnym sensie, w pewnym sensie mi się to podoba, no bo teraz widzę ten wkład tego moda. Na samym początku nie widziałem jak potężny był to mod, ale teraz sobie uświadomiłem, że to jest kurwa gigantycznie wielki mod. I za to mega szacun dla Chronik Myrtany i całego teamu. A my widzimy się jeszcze raz jutro. Zostawcie lajka, podnieście na Twitcha. Naura, widzowie.